Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Chorzy, to oczywiście kolejny odcinek Hearthstone. No i cóż, kontynuujemy moją casualową przygodę, zobaczymy czy uda mi się odzyskać moje sponiewierane w poprzedniej porażce ego. Odpalmy sobie pojedynek, dalej gramy casualowo, czyli totalna rozrywka. I zobaczymy kogo wylosuje dla nas w tym momencie gra. Niech zgadnę, kolejny godny przeciwnik. Tym razem będzie to łowca. Kontra! Ryksar! Jestem pewien, czy miałem już przyjemność stoczenia walki z łowcą. Na szczęście zaczynamy jako drugi, więc moja ulubiona pozycja. Wydaje mi się, że karty są całkiem niezłe. Jest rzut za jeden, jest rzut za dwa. Nie mamy do końca rzutu za trzy. A jednocześnie mamy dwie szanse na jakąkolwiek kartę za 3. Ewentualnie kartę za 4 oraz użycie monety. Zobaczymy, od czego zacznie przeciwnik. Strasznie długie zastanawianie, jak na wyrzucenie jednej prostej karty. Czy chcę w tym momencie odpowiedzieć poskramiaczem fal? Dlaczego nie? On otrzymuje plus jeden do ataku za każdego murloka, który w tej chwili wyjdzie do walki. Więc teoretycznie, jeżeli on w tym momencie nie zginie, będziemy mieli kreaturę 2/3 w kolejnej turze. Jeżeli oczywiście użyję w tym momencie monety. Przeciwnik atakuje centralnie na twarz, cały czas uparcie. Totalnie zignorował mojego murloka, co może się dla niego bardzo źle skończyć. Nie jestem pewien, czy chcę w tym momencie zdejmować jego dzika. Wydaje mi się, że jednak wyskoczę z monetą oraz z murlokiem, o którym mówiłem. I w tym momencie mamy kreaturę 2/4. Myślałem, że to będzie 2/3, ponieważ przypuszczałem, że on zaatakuje mojego murloka. Wydaje mi się, że cios na twarz. A następnie skończymy turę. W tym momencie wydaje mi się, że kolejną turę wykorzystam na zdjęcie tego dzika, ewentualnie jakiejś innej kreatury, z której w tym momencie wyskoczy nasz przeciwnik. Nie jestem do końca pewien, czy on ma jakiekolwiek inne kreatury, on atakuje cały czas uparcie na twarz. Wydaje mi się, czy chce się pozbyć w tej chwili tego dzika. Wydaje mi się, że tak. Na wszelki wypadek, gdyby miał on urósł do jakichś większych rozmiarów. No i w tym momencie 4 na twarz. Zaczynamy ścigać naszego przeciwnika, jeżeli chodzi o energię. Jeszcze coś, czy to tylko ta kreatura? Okej, czyli nic strasznego tak naprawdę, o ile tylko będziemy w stanie utrzymać go przy życiu i zabić wszystkie kreatury przeciwnika. Wydaje mi się, że dobrą opcją w tym momencie może być pocisk lodu wprost w przeciwnika. Następnie wyrzucimy sobie zbieracza łupów. Teoretycznie mogłem wyrzucić uczennicę czarownika. W tym momencie obrażenia, a właściwie koszt pocisku lodu zmniejszyłby się do 1, jednak nie mam tak naprawdę nic innego, co mógłbym użyć, więc nie ma to znaczenia. Zaatakujmy 4 na twarz i zakończmy turę. W tym momencie mamy 6 obrażeń na stole, o ile on nie zdejmie żadnych z tych kart.
Więc teoretycznie w przeciągu 3 tur powinniśmy zakończyć rozgrywkę, jeżeli on oczywiście nie wyjdzie z żadną inną kreaturą. Wystawił bestię z szarżą. Pytanie, czy zaatakuje kreaturę, czy dalej będzie uparcie bił na twarz. W tym momencie zaatakuje kreaturę. Czy chce się tego pozbyć od razu, czy zostawić to na stole? Wydaje mi się, że pozbędziemy się tego od razu, wykorzystując do tego jedną z moich kreatur, dodatkowo ognisty pocisk. I w tym momencie wyrzucę sobie uczennicę czarownika. 2 damage'u na twarz i kończymy turę. Standardowo będę chciał się pozbyć tych kreatur jak najszybciej mogę. Wydaje mi się, że najlepszą opcją do tego będzie atak ognistym pociskiem na jednego z nich. Następnie poświęcimy uczennicę. Daj mi, czy najpierw chcę wyrzucić którąś z moich kart. Teoretycznie mógłbym wykorzystać tajemny intelekt, jednak z drugiej strony nie jest mi to potrzebne, ponieważ tak czy inaczej nie będę w stanie wyrzucić nic innego. Następnie wyrzućmy krasnoluda, który da nam plus 2 dla naszego murloka. Zaatakujmy na twarz i zakończmy turę. Przeciwnik wydaje mi się, że w tej chwili jest niejako pod ścianą. Nawet jeżeli wystawi jakąś dużą kreaturę, będę w stanie sobie z nią poradzić moją kulą ognia. Wystawił coś takiego. Jednocześnie zbuffował dzika. Zmienił obrażenia mojego krasnoluda na 1, co po prostu sprowokuje mnie do działania. Zastanawiam się, czy istnieje możliwość, w której atakuje 4 punktami na twarz. Wydaje mi się, że najprościej będzie to do zrobienia przez atak na dzika, następnie ognisty pocisk. Wydaje mi się, że chce się pozbyć tego przeciwnika. Z drugiej jednak strony mogę zaatakować 4 na twarz, 6 na twarz i następnie 3 i 1 na twarz w kolejnej rundzie. Więc pozwolimy mu zadać obrażenia. On musi zająć się w tym momencie naszym krasnoludem. Pytanie brzmi, czy pomiędzy tymi 2 kartami przeciwnik jest w jakikolwiek sposób mi zagrozić? Chyba nie. No cóż. Wyskoczył nam Pyroblast. Właściwie Pyrowybuch, którego nie jestem w stanie w tej chwili użyć. Więc 3 na twarz i 1 na twarz. Kolejne zwycięstwo. Mam nadzieję, że rozpoczynamy kolejną zwycięską passę. Odpalam sobie od razu kolejną randomową, casualową rozgrywkę.
kim będzie nasz oponent tym razem? Jaina Proudmoore kontra Jaina! Mag kontra mag. Całkiem niezłe rozpoczęcie. 1, 2, 3. Zaczynamy jako pierwsi. W tym momencie ona w pierwszej turze raczej nie powinna być w stanie zdjąć mojego Murloka, więc w drugiej wejdzie drugi Murlok. W tym momencie to będzie 3-1, które mam nadzieję pójdzie od razu na twarz. Zakończmy turę. Zobaczmy, czy w tej chwili przeciwnik będzie w stanie wyrzucić jakąś kreaturę. Zapomniałem oczywiście, że mam monety, więc teoretycznie jest w stanie spingować mojego Murloka. Nie jestem do końca pewien, czy jest to najlepsze wykorzystanie monety, jakie kiedykolwiek widziałem. Wystawmy Murloka. Od razu atak na twarz. Jednak za dwa. Zakończmy turę. Więc kolejny ping. Nie ukrywam, że nie jest to dla mnie w tym momencie dobre, ponieważ przeciwnik teoretycznie zdejmuje mi kartę za kartą, nie tracąc swoich kart. Więc jesteśmy już 6 przeciwko 4. Ja wyrzucę sobie akolitę. Gotowe. Gdzie jak najbardziej byłoby mi na rękę, jeżeli on by strzelał w niego za każdym razem. Myślę, że to nie nastąpi. Okej, po raz pierwszy widzę tą kartę, więc też wydaje mi się, że to jest coś nowego. I teraz pytanie, jak rozegrać tą sytuację? Wydaje mi się, że będę chciał się pozbyć jego kart od razu ze stołu. Czy mogę zrobić to w jakikolwiek inny sposób niż używanie mojego lodowego pocisku? Wydaje mi się, że nie, więc lodowy pocisk na przeciwnika. Pocisk wprost w kreaturę przeciwnika, no i atak na twarz za jeden. Wygląda na to, że przeciwnik odwdzięczył nam się dokładnie tym samym. Mam w tym momencie 5 kryształów, więc teoretycznie mógłbym wyrzucić 4 murloków i zmarnować jeden kryształ, albo wyrzucić 2 murloków i do tego kartę, która pozwoli mi zebrać kolejne 2 karty. Zakończmy turę. Wydaje mi się, że w następnej turze wyrzucę sobie jednego murloka. Następnie kolejnego murloka, który da plus 1 całej reszcie murloków. Problem polega na tym, że dochodzimy do magicznej rundy 7, gdzie mag będzie miał już falę ognia, bądź falę płomieni, jakkolwiek by to zostało przetłumaczone. W tym momencie chcę od razu wyrzucać wszystkie moje murloki. To będzie wciąż runda 6, więc będę w stanie zadać trochę obrażeń. Zakończmy turę i zobaczmy, co w tym momencie zrobi przeciwnik. Tak jak powiedziałem, nie ma już monety. No cóż, może zrobić coś takiego. A następnie, jeżeli ma falę ognia, wszystkie moje kreatury w następnej turze. W
tym momencie mamy 16 obrażeń w ręce w siódmej turze. Właściwie 19, więc musiałbym go zdjąć do 19 w przeciągu następnych dwóch tur, a następnie w 9 turze rzucić kulę ognia, w 10 pirowybuch albo pyrowybuch. Nie wiem, czy chcę w tym momencie wyrzucać szalejącego Worgena, na wszelki wypadek, gdyby w rundzie 7 przeciwnik chciał jednak użyć fali. Zaatakujmy w taki sposób. Następnie po prostu ping i zakończmy turę. Próbujmy rozegrać to troszeczkę bezpieczniej. No i tak jak powiedziałem, fala płomieni, nie fala ognia. Mogę mieć tylko nadzieję, że w tym momencie przeciwnik nie ma kolejnej fali płomieni. No i cóż, pytanie brzmi, jaki sekret w tym momencie ukrywa nasz przeciwnik? Spróbujmy na początek wyrzucić naszego szalejącego Worgena. Okej, to nie uruchomiło sekretu. Spróbujmy zaatakować wprost na twarz. Gotowe. Czy to oznacza, że w tym momencie on będzie nieśmiertelny przy ostatnim uderzeniu? Zakończmy turę i przekonamy się prawdopodobnie w przeciągu następnych dwóch tur. W tym momencie, jeżeli on nie zdejmie mojego szalejącego Worgena, będę w stanie wystawić całkiem niezłe combo. Niestety zdejmie mojego szalejącego Worgena. Teoretycznie w tym momencie mógłbym rzucić kulę ognia za 6, co sprowadziłoby go do 6. Jednak w tym momencie, jeżeli rzucę pyrowybuch w ostatniej turze i on będzie nieśmiertelny, ponieważ ma sekret, to sprawi, że będę musiał zdjąć kolejne 6 punktów, więc wydaje mi się, że ja poczekam z kulą ognia, zaatakuję w kolejnej turze za 10. W tym momencie zawsze możemy go zdjąć z ognistego pocisku w przeciągu dwóch następnych tur. Na razie jednak wyrzućmy nożownika. Wyrzućmy naszego krasnoluda. Totalnie bezsensownie dodamy plus 2 dla nożownika. Próbujmy strzelić w naszego maga, a następnie zakończyć turę. Kolejny tarczowy. Sytuacja na samym polu się zagęszcza. Mam nadzieję, że uda mi się go zdjąć samymi czarami, że nie będę potrzebował w tym momencie moich kreatur. Zaatakujmy więc pyrowybuchem bądź pirowybuchem. Zdejmijmy jednego z tarczowych. Okej, czyli okazało się, że nie jest to sekret, którego się spodziewałem. I mogłem teoretycznie sprawę zakończyć już dawno temu. Tak czy inaczej, on w tym momencie musiałby zdjąć 28 moich punktów zdrowia kontra mój jeden strzał. Kula ognia, czyli stara się po prostu zrobić cokolwiek na zakończenie. Nie jestem do końca pewien, dlaczego on w tym momencie ma 3 tarczowych. Jestem pewien, że on wyrzuca 3 w tym momencie. Czy jego sekret spowodował, że karty, które zniszczyliśmy, wróciły do jego ręki? Nie wiem, chyba nie warto się nad tym zastanawiać.
Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć!